Bill publikował dokumenty, z których wynika, że Rosja ma zaatakować kraje bałtyckie. Według symulacji Bundeswery Rosja miałaby powołać dodatkowych 200 tysięcy żołnierzy, a następnie przeprowadzać prowokacje w krajach bałtyckich. Pierwszy tajna, potem coraz bardziej jawny atak Rosji na Zachód rozpocznie się w lipcu 2024 roku. Spodziewane są ataki cybernetyczne i inne formy wojny hybrydowej, głównie w krajach bałtyckich. Ma dojść do starć, które Rosja wykorzystuje jako pretekst do rozpoczęcia zakrojonych na szeroko skalę ćwiczeń na swoim terytorium i na Białorusi. Następnie Rosja miałaby powołać dodatkowych 200 tysięcy żołnierzy, a następnie przeprowadzać prowokacje w krajach bałtyckich. W październiku 2024 roku Rosja przeniesie do Kaliningradu wojska i rakiety średniego zasięgu w celu zaatakowania korytarza suwalskiego łączącego obwód kaliningradzki z Białorusią przez terytorium Litwy. W czasie, gdy Rosja miałaby zaatakować kolejne kraje w Europie, Stany Zjednoczone będą zajęte wybieraniem przywódcy. Być może ostatnie enigmatyczne słowa hołowni, który zapowiedział, że niebawem może być konieczne podejmowanie przez władze ruchów, które będą wymagać od obywateli trudnych rzeczy i nie będzie dyskusji, nabierają zupełnie innego znaczenia.